Nie damy się zastraszyć tego sytuacji w polskim wymiarze sprawiedliwości pod rządami Prawa i Sprawiedliwości, mówili sędziowie Igor Tuleja i Piotr Gąciarek na spotkaniu z mieszkańcami Leszna. Takie sytuacje podczas publicznych spotkań w Lesznie się nie zdarzają. Organizatorzy musieli dostawiać krzesła i w końcu zmienić salę na większą, bo zainteresowanie tym, co mają do powiedzenia represjonowani sędziowie, było tak duże. Przez ponad 2 godziny tłumaczyli, czym się kierują, walcząc o wolne sądy. Coś we mnie pękło, mówił sędzia Piotr Gąciarek. Próba zamachu na Sąd Najwyższy, usunięcia ze stanowiska przed upływem kadencji pierwszej prezes Małgorzaty Gersdorf sprawiły, że przestał milczeć. Prowadzi bloga Okiem Sędziego, bo nie można być bierny, a sędziowie muszą mówić nie tylko na sali sądowej, ale i poza nią. Oczywiście nie wszyscy podzielają to zdanie, bo część poszła jego zdaniem na zgniłe układy z władzą. Sędzia Tuleja jest symbolem, a uderza się w niego, by zastraszyć całe środowisko, mówił Piotr Gąciarek. Decyzje w sprawie sędziego Igora Tulei mają zapaść na posiedzeniu nieuznawanej przez część środowiska prawniczego i instytucje Unii Europejskiej Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Jeśli uchyli immunitet, otworzy to drogę do postawienia Igorowi Tulei zarzutów karnych. Za co? Sędzia Tuleja nie ukradł wiertarki, nie prowadził po pijanemu. Odtajnił posiedzenie sądu w sprawie słynnych obrad Sejmu w sali kolumnowej, a to nie spodobało się władzy. Teraz grożą mu 3 lata więzienia i w przypadku wydania takiego wyroku zakaz wykonywania zawodu. Sędzia Gąciarek obiecał, że mnie nie wsadzą, więc nie wiem skąd ten pomysł. Nie wiem, jaki będzie wyrok. Za to grozi 3 lata pozbawienia wolności. Też już powiedziałem, że do tej pory nie byłem karany, więc o warunkowe, przedterminowe mogę się ubiegać po odbyciu połowy kary. No i nie mogę być jako osoba karana, nie mogę pełnić służby sędziego, nie mogę też wykonywać innego zawodu zaufania publicznego typu adwokat, notariusz, radca prawny, chociaż może w dzisiejszych czasach z taką kartą karną mógłbym być prokuratorem i bym zrobił szybko karierę. Także nie mam planu B i nie zastanawiam się nad tym. Wydaje mi się, że walczymy do końca i takie kalkulowanie, co będzie po 20 marca, no to tylko jakby osłabiałoby tego ducha walki, a tutaj może minę, mam żart. Może odpowiadając, czy odnosząc się też do pani wystąpienia, może minę mam żałosną, ale ten duch i ogień walki we mnie gdzieś płonie w środku. Czy coś się da później z tym zrobić? No, oczywiście można próbować wyczerpać drogę sądową, czyli wnosić kasację od wyroku skazującego do Sądu Najwyższego. Można też walczyć o swoje prawa przed sądami europejskimi. Można też liczyć na pana prezydenta, jak ułaskawił osobę niewinną, skazaną nieprawomocnym wyrokiem. Może też ułaskawi osobę podejrzaną, więc wszystko jest możliwe. Jeszcze 2 słowa, to tak może nie... Znaczy, co do tego, co Igor powiedział, ja potwierdzam, że on czasami na twarzy jest taki umęczony, ale jest twardy, nieustępliwy. A jeśli chodzi tak w ogóle, bo to pani pytanie dotyczyło też takiego szerszego problemu, no w ogóle co z tymi sędziami, którzy spotykają takie rzeczy. To odwołam się tutaj na razie do Pawła Juszczyszy na przykładu, przez który no 40% pensji ma zabrane. Sędziowie w całej Polsce nie tylko tak moralnie wspierają Pawła, ale przecież działa Fundusz Pomocy w ramach naszego Stowarzyszenia dla Sędziego Seniora, powołane przez Stowarzyszenie Sędziowskie. Sędziowie z całej Polski powszechnie robią takie zlecenia stałe, po prostu robią dobrowolne wpłaty na ten fundusz. Ten fundusz ma pomagać sędziom, no takim, którym każdy ma rachunki, ma dzieci i tak dalej. I żeby Paweł już, chociaż na razie to jest Paweł już szczerze, no by nie było takich ludzi więcej, no żeby poza wsparciem, to także gdzieś tą utraconą część pensji też była, żeby to wsparcie środowiska było takie konkretne i no my to robimy, prawda? Ja nie robię, bo sam się czuję szykanowany, więc nie wpłacam. Izba Dyscyplinarna ma podjąć decyzję 20 marca o godzinie 9. Wszyscy powinniśmy być wtedy w Warszawie, mówili Igor Tuleja i Piotr Gąciarek.
Teraz represjonowane jest nasze środowisko, a potem przyjdzie czas na następne, mówili sędziowie. Stowarzyszenie Justitia wydało raport o represjonowanych sędziach. Czyta się go jak dobry kryminał, mówił sędzia Piotr Gonciarek. To ponad 200-stronnicowy dokument. Zarejestrowaliśmy obszerne fragmenty spotkania sędziów z mieszkańcami Leszna oraz rozmowę dnia. Emisja w naszym programie, na Facebooku i na stronie telewizjaleszno.pl.